Marcin Drzosek, Bogali, KSW 53. Na gorąco, Marcin, wrażenia po walce. Wrażenia po walce są takie, że jestem bardzo rozczarowany werdyktem. Wydaje mi się, że pierwszą i trzecią rundę delikatnie na moją korzyść punktowałbym. Sędziowie widzieli to inaczej, jestem bardzo rozczarowany. Jestem... jestem smutny tym, że werdykt i to jeszcze jednogłośną decyzją, no wydaje mi się, że to jest trochę skandaliczne. Muszę też obejrzeć na spokojnie tę walkę, bo widziałem ją tylko z perspektywy pierwszej osoby, więc ciężko mi tak naprawdę punktować, ale jestem przekonany, że pierwsza i trzecia była delikatnie ze wskazaniem na mnie. Tutaj z tego miejsca chciałbym też zaapelować do włodarzy, do Maćka Martina, żeby dali mi rewanż na następnej gali, bo wydaje mi się, że jeszcze ostatnie słowo nie zostały powiedziane. Borys, tak naprawdę jestem też bardzo smutny, no bo tak naprawdę niczego mnie nie zaskoczył, wszystko przeszło tak jak się spodziewałem. Bił słabiej niż jeszcze myślałem, był przewidywalny, szedł ciągle po jedną akcję, liczył, że mnie tym podbródkiem trafi. Ja dałem ciała, próbując go obalać tak naprawdę, ale czułem, że mam coś do udowodnienia. Pracowałem mocno nad grą zapaśniczą, parę razy po prostu jak go zrzuciłem z siebie, to przeleciał przez pół, tak, z tego co pamiętam, nie wiem czy to się wydarzyło, czy nie, bo tak naprawdę nie wyglądałem tej walki z boku, ale przeleciał przez pół ringu jak szmaciana kukiełka. Faktem w bodajże drugiej rundzie wprowadził mnie, przez chwilę trzymał mnie w tej półgardzie, próbował pójść po trójkąt rękami. Nic nie zrobił, czego mi się nie spodziewał, uciekłem z tego, wstałem do stójki i nie pamiętam, bo jak się ta druga runda skończyła, ale... No jestem trochę smutny, że werdykt poszedł na jego korzyść i myślę, że Borys sam wie, że tej walki nie wygrał i myślę, że jeżeli jest prawdziwym facetem, prawdziwym wojownikiem, to sam będzie się od tego rewanżu. Który moment w walce był dla Ciebie najtrudniejszy? Tak naprawdę jedynym momentem, który czułem, że wyślizgiwał mi się z rąk, to tak naprawdę kiedy byłem w tej półgardzie, no może to trwało minutę maksymalnie, no nie, ciężko mi powiedzieć na gorąco, muszę tak naprawdę obejrzeć tą walkę jeszcze raz, żeby mieć jakieś ramy czasowe lepiej ogarnięte, ile, możemy wy mi powiedzieć, ile byłem na dole w tej drugiej rundzie. Tam było, ale tak. No faktycznie, no to druga runda była, mogła być jego. Druga mogła być jego. Pierwsza była moja, mocne ciosy, głowa mu odskakiwała. Widziałem po prostu, że on nie chce się bić, naprawdę. Często zawodnicy to mówią po walce, ale ja naprawdę w jego oczach widziałem, że on naprawdę nie chciał się bić. Nie chciał się bić nie, w żadnej płaszczyźnie. W zapasy poczuł, że ja też potrafię te zapasy i leciał po te nogi. Po prostu... Nie teraz. A jak było z tym zmęczeniem? Teraz jeszcze dla Was. A jak było z tym zmęczeniem, Marcin? Bo jak słuchałam komentarza, to padło w którymś momencie tak, że chyba Marcin jest bardziej zmęczony od Borysa, a... Nie, to jego narodzik też siedział, ale on sapał jeszcze bardziej niż ja. Wiadomo, walka była w dość wysokim tempie, więc... Kurczę, no jestem tylko człowiekiem, prawda? Tak samo Borys się zmęczył i też wydaje mi się, że on zmęczył się szybciej i bardziej niż ja. Marcin, był taki moment, kiedy trafiłeś i było widać, że ten cios, jeden albo dwa ciosy weszły i on zaczął przez moment albo tańczyć, albo przynajmniej bardzo mocno odczuł ten cios. Dlaczego nie uderza? Okej, okay, ja widziałem gdzieś tam, ten moment mi utkwił w pamięci. Dlaczego nie kontynuowałeś dalej ataku uderzeniami, tylko poszedłeś po obalenie? Wytłumacz to. Daj mi się na tę chwilę zastanowić. Myślę, że zadziałały instynkty. Chciałem, tak wychodząc z tej walki, mówię, przepraszam, wróć. Po prostu chciałem mu pokazać, że go obalę. W pierwszej rundzie bodajże mi się to nie udało, poszedłem po obalenie, w drugiej rundzie go chyba sprowadziłem. Trzeciej nie pamiętam już. Marcin, a jak to... Nie trzeciej, tylko w trzeciej nie pamiętam, czego sprowadziłem. Trzecią rundę pamiętam, ale nie pamiętam, czego sprowadziłem. Nie pamiętam, w której to rundzie było. Duże rozcięcie pojawiło się na głowie Borysa, czy to było po łokciu w drugiej rundzie? Jestem na 100% pozytywny, że tak. Kilka rozcięć pojawiło się. Jak się tutaj pojawi, to zobaczycie. Jego twarz nie wygląda zbyt apetycznie. Jeszcze mniej niż przedtem. Marcin, a jak... Kocham Borys, że jesteś jeszcze brzydszy niż byłeś przed walką. Marcin, a jak to było... Przypominasz jeszcze bardziej Hobbita. Ale tak jak mówię, jeżeli... Ja tak, oczywiście zażartowałem sobie tam przechodząc koło Maćka, że kończę z tym. Ale ja jestem wojownikiem. Ja tylko to lubię robić i robię to w miarę dobrze. I żądam rewanżu. Marcin, a jak to było? Żądam, ja kurwa nie pytam o rewanż, ja żądam tego rewanżu. Jeżeli Borys ma jeszcze resztkę jaj, to sam będzie chciał tego rewanżu. Bo tak się mówi, że mnie skończy przed czasem, udusi mnie. Proszę Was, to już nie ten poziom. No,
Nie wiem co powiedzieć. Jestem po prostu zdruzgotany. No, nie chce mi się w ogóle w tej chwili kurczę już robić nic. Ale bójkę daliście niesamowitą i na pewno fani to są... nie koronawirus, bądźcie, wy w ogóle załóżcie maseczki. Fani są na pewno zadowoleni. Fani może i są zadowoleni. Mam tutaj za kamerami są moi przyjaciele, którzy przyjechali mi dopingować i czuję, że to brakło właśnie dla nich. Tej kropki chodzi. Marcin, chciałem się dopytać jeszcze o tą drugą rundę, kiedy Borys dopinał te duszenie. Ty je czułeś, że one wchodzi, czy po prostu pozwalałeś mu się tam spompować? Czekałem, aż przejdzie do bocznej, chciałem wyjść, sobie mam takie fajne wyjście. I czekałem, aż przejdzie do bocznej, żeby wyjść i wejść mu za plecy. Widać było, że go te duszenie tutaj nie kosztowało bardzo dużo sił. Czułeś później, że on opadł właśnie sił, kiedy wstaliście już do stójki? Tak, wielokrotnie jakby wskakiwał, że tak powiem, na tylną, jak się mówi slangiem pięściarskim, wskakiwał na tylną nogę i unikał walki i po prostu widział, że nie ma gazu. Był wolniejszy niż się spodziewałem i bił słabiej niż się spodziewałem. W klinczu był słabszy niż się spodziewałem i wcale nie ma aż takich dobrych zapasów, jak twierdzi. Ma dobre, no, ale nie aż tak dobrych i na pewno nie da rady w rewanżu mnie uśpić, tak jak nie da rady w tej walce. To ja go uśpię i no trochę popsułem to, sam tą walkę, idąc zbyt konsekwentnie po to obalenie. Ale jesteś rozbity, nie odpowiadasz na pytania. Nie, Marcin, żartuję. Dialog. Marcin, jedno pytanie tylko ci zadam. Było rozcięcie, to było po zderzeniu głowami, czy trafiłeś łokciem? Bo dwa razy trafiłeś łokciami. Jestem bodajże dwa razy zderzyliśmy się głowami. Nie mówię, że to jest walka. Tu się zdarzają takie rzeczy. Kopnięcie też w krocze. Celowałem w wątrobę. Borys po prostu się ochylił i tutaj też nie, to nie było intencjonalne. Perspektywę czasową w takim razie, kiedy chciałbyś wrócić do klatki? Kiedy jest sama gala? 8-9 sierpnia, jakoś tak. Ale tylko rewanż z Borysem. Żadna walka na tą chwilę mnie nie interesuje inna. To nie, trzy rundy, ja jeszcze bym, chciałbym, żeby jeszcze były dwie rundy. Dobra, to mamy official statement, a jak zacząłeś straszyć wszystkich, że odchodzisz z MMA i zakładasz kanał na YouTubie, powiedz, że jedno i drugie to był żart. Powiedziałbym, że byłem pijany, ale nie byłem. Oczywiście kanał na YouTubie, raczej nie teraz. Raczej mówię, jestem wojownikiem i chcę kontynuować. Co się stało? Gamrot wygrał. Czym? Przed czasem. Czerwanie chyba. Ręki mu nie chcę. Tak, ale nie chcę mu bardzo. Nie. Okej, okay. Dobrze. No to fajnie. Miło się, że to skończyło, niestety nie dla mnie. Czuję, że werdykt był co najmniej krzywdzący dla mnie. Nie będę się odwoływał, nie jestem pipą. Dziękuję wszystkim, którzy mi kibicowali. Dziękuję wszystkim, którzy życzyli mi przegranej. Dla was też to robię. Dziękujemy. Dziękujemy.